Dokładnie 100 lat temu pewien wąsacz wstał rano i powiedział: ja pierdolę, znowu na rano do roboty. Ale ten wąsacz był ambitny i postanowił, że od dzisiaj nie będzie musiał chodzić do roboty i będzie wolny. Dlatego postanowił, że musi zrobić coś epickiego, żeby tak się stało. Postanowił siąść na konia, pojechał do Krakowa, wjechał tam do pałacu i powiedział, że od dzisiaj Polska jest niepodległa, a on rządzi tym krajem. Tym człowiekiem był Roman Dmowski, a później Józef Piłsudski, jak zwykle, przypisał wszystko sobie. Witam was z tej strony Repus, oto jest nowy odcinek z Hearts of Iron 4. Widzimy się ponownie po chyba 2 miesiącach mniej więcej, tak? Przerwy, dlaczego? Znowu studia wypadły, aż się ładnie ubrałem na ten powrót. I z okazji, że dzisiaj jest 11 listopada i setna rocznica odzyskania niepodległości. Ciekawe, czy się marsz odbył w końcu, czy nie, ponieważ nagrywam to lekko na zapas. No i właśnie, były 2 miesiące przerwy, ponieważ były studia, poza tym uznałem już tak w połowie września, że nie ma co nagrywać, jak wróciłem już z wakacji, ale jak się okazało, jaki mam plan, to wyszło na to, że jestem w stanie mniej więcej ogarnąć nagrywanie i tak dalej, to znaczy mam tyle czasu, że mogę spokojnie przyjść do domu i poświęcić czas na nagrywanie. To nie jest tak, bo na przykład pamiętam, że w drugim semestrze miałem tak, że zajęcia mi się kończyły w piątek po południu, a w poniedziałek rano miałem kolejne i troszkę teraz jest lepszy plan. Z tego też powodu mogę sobie pozwolić na to, żeby być częściej w domu i móc rzeczywiście nagrywać. Nie obiecuję, że nagrywanie będzie aż tak regularne, że na przykład tradycyjnie będą 2 odcinki dziennie. Na początku zaczniemy, znaczy dzisiaj, jako że jest Dzień Niepodległości, to na modzie Poland, Historical Poland znaczy się, pojawią się z tego aż 3 odcinki. Następnie będzie się każdy dzień nie pojawiać i jeżeli zdąży się z tym wyrobić spokojnie na zapas do kolejnego weekendu, to planuję zacząć drugą serię jednocześnie i tą serią planuję, że będzie Wiedźmin Wojny Krwi. Chyba tak się nazywa teraz ta karcianka, co wyszła, czy tam pseudokarcianka. Dlatego będzie fajny akcent, że Polska gra, no i mniej więcej to jest Święto Niepodległości, ale właśnie postaram się wyrobić z tym wszystkim i tak dalej. Niestety prawdopodobnie streamów nie będzie, gdyż właśnie brakuje czasu. No i ogólnie wróciłem także z innego powodu, przez przypadek jak pośladkami przełączałem sobie programy na telewizorze za pomocą pilota, to siadłem również na telefonie, wpisałem się 2 jedynki, tam w społecznościach YouTube i no i niestety musiałem wymyślić coś, żeby tutaj to jakby wyjaśnić, więc postanowiłem wrócić na YouTube z tego powodu. Teraz zobaczmy, w ogóle dawno w Hoja nie grałem, to wam muszę przyznać. Nie grałem chyba od serii Węgrami, raz odpaliłem, żeby zobaczyć, czy mi się chce grać. Okazało się, że nie chce mi się zbytnio grać i teraz właśnie wracam do Hoja i zobaczymy, jak to będzie. Nie obiecuję, że teraz będzie seria z Hoja, że cały czas jakiś Hoj będzie, jednakże planuję właśnie, żeby się cały czas coś takiego pojawiało. Poza tym planuję także troszkę wprowadzić jakiś montaż do tych odcinków, ale to zobaczymy, ponieważ montaż zapowiadałem również przy pierwszym powrocie wtedy w czerwcu. Tutaj mamy sobie kolejne tutaj cele narodowe, aż sobie polski język ustawiłem z okazji Święta Niepodległości na tą serię, bo zawsze po angielsku grałem. Tutaj, żeby to wziąć, musimy mieć 50 fabryk więcej, na razie mamy zaledwie połowę tego, więc na razie tego nie zrobimy. Pakt o nieagresji na razie nie ma po co, tu nie ma po co, zdobądź 3 elitarne jednostki, wysiłki propagandowe jako decyzje, ok, zaraz zobacz, może z czasem zobaczymy, o co tutaj chodzi. Uniwersalny port Gdynia, nacisk na Gdańsk, to bardziej zrobię nacisk na Gdańsk pewnie, żeby móc zająć go. Te mogą się dogadać z Niemcami. Zerwanie paktu Ribbentrop-Beck. O, pakt Ribbentrop-Beck. If zgodzili się. To nie jest pół Polish, pół English. Chyba pójdziemy po prostu w konstytucję kwietniową na razie i pójdziemy, jako że chcę zagrać ścieżką historyczną, pójdziemy kultem marszałka i to według mnie będzie najlepszy pomysł. Zobaczmy nasze tutaj wyposażenie. Mamy w plecy myśliwce wojenne. Zobaczę, co będzie. O, holowana artyleria przeciwlotnicza. Cyk. 2 i nie ma jej. Holowana artyleria zwykła. Mamy 9 fabryk. Może pójść, który czołg jest lepszy. Jeszcze nie to są jakieś pojedyncze pierdółkowate wartości.
Chyba ten wezmę. Jedną fabrykę, jedną tu i jedną tu. Ale na razie tak to podzielę. Cyk, cyk, cyk. Mod Historical Poland wprowadza tutaj nowe drzewka. Wprowadza muzykę, która mi się odpaliła, tradycyjna z Hoja. Tylko nie wiem, jak tutaj ustawić, żeby było według listy. A niech pójdzie, nie wiem, Division 303. Cyk. A, jak pojawi się hymn tutaj w Hoju, to sorry, że nie wstanę, ale jednak to będzie trochę dziwne i według mnie, żeby tak wstawać tutaj do hymnu podczas kiedy leci w grze. Cyk, cyk. Mam nadzieję, że ogólnie wam się podoba to, że wracam na YouTube. Nie wracam w ogóle z tego powodu, że obecny okres będzie najbardziej opłacalnym okresem na wrzucanie filmów na YouTube. Nie, w ogóle. Ja to robię z tej miłości, pasji. Tutaj tak, zobaczmy, kogo mam jako marszałka, bo ja marszałka teraz wybieram. Nie, wybierałem ty generała. Antoni Szyling, Kutrzeba, Bortnowski, Juliusz Rommel. Rummel znaczy się. Antoni Szyling, niech będzie ten pan. Tutaj zobaczmy, mamy Franciszka Kleberga, Wiktora Tomi. Przecież aż połowy z tych nie znam praktycznie osób, może nawet większości praktycznie. Ale weźmy Kleberga, gdyż wydaje się, gdyż jest po prostu najlepszym generałem tutaj. Albo nie. Weźmy tutaj tego pana, bo on ma do 30 dywizji i to może się rzeczywiście przydać. Lis Bagien. O, ciekawa tutaj umiejętność. W ogóle jakieś nowe umki wprowadzili? Umiejętności? No chyba, że to już było i nigdy tego nie dostałem. Konstytucja kwietniowa. Okej. Był Walery Sławek. Jego sporządzenie doprowadziło by do kontrowersji między sanacją lewicowej frakcji w zamku. Jeżeli chcecie, to doczytajcie. My teraz na razie pójdziemy dalej i pójdziemy w, jak już mówiłem, w kult marszałka. Czemu nie idę w prawo ani w lewo? Lubię po prostu historyczną Polskę robić często. Weźmy całą kawalerię, w sumie wyrzućmy stąd i zróbmy osobną armię na kawalerię. Tutaj zrobię na piechotę głównie. Trzeba mi tak na razie... Czekajcie. Czy ja tutaj posiadam zmotoryzowaną jednostkę? Tak, jaki on ma szablon? Posiadam Fiaty z Włoch. Czekajcie, my przed II wojną światową mieliśmy otrzymać od Włoch ciężarówki / pojazdy opancerzone czy czołgi? Już nie pamiętam. Bo było coś takiego, że mieliśmy od nich otrzymać jakieś tam czołgi czy coś w tym stylu chyba? Albo samoloty to były. Chyba tak, chyba samoloty. Mieliśmy otrzymać od Włoch przed pierwszą wojną, przed drugą wojną światową. I no jakby nie dość, że Włosi jak najbardziej to ociągali, ponieważ no oni chyba sobie, oni, znaczy no zdawali sobie pewnie sprawę, że zabędą w wojnie z Polską, tak, albo będzie ich sojusznik w wojnie z Polską. Dlatego właśnie tak cię ociągali między innymi, a dlatego, że im się nie opłacało się spieszyć. Jeszcze sprawa. Jest jedna sprawa do omówienia. Poradnik z marynarki. Kult marszałka. Sam Piłsudski nie interesował się wywyższeniem siebie lub stworzeniem mitów otaczających jego dziedzictwo. Jednym słynnym cytatem przypisanym marszałkowi jest: nie będę dyktował ci tego, co piszesz o moim życiu i pracy. Proszę tylko, abyś nie sprawił, żebym był oszołomionym i sentymentalistą. Okej, jednak rząd sanacji uznał, że kult jest ważny i tak dalej, i tak dalej. Jako, że tutaj cele narodowe są skrócone do 35 dni, to chętnie je teraz porobię. I zobaczmy, co tutaj jest. Sanacja lewicowa. Siła polityczna. Anuluj gwarancję niepodległości Francja. Ale mamy gwarancję teraz niepodległości od Francji? Tak, dokładnie. Prawdopodobnie jak Niemcy będą chcieli nam wojnę powiedzieć, to i tak nam dadzą gwarancję niepodległości. Powszechna organizacja społeczeństwa, Rysołek przyjmuje władzę bez partii, partia bez powiązań. Przejmuje władzę w partii. Ignacy Mościcki zyskuje, no ale skoro on przejmie władzę w partii bez powiązań, która obecnie rządzi, no to on, no, i Mościcki dostanie później jakiś modyfikator, to to nie ma kompletnie sensu. No chyba, że Mościcki wróci na bycie tutaj... A nie, zyskuje wielki kompromista, ale...
Nie rozumiem to jej sensu po części. Chyba, że coś troszkę się pozmieniało. Przygotowania do następnej wojny. Rozwinięcie armii. A zobaczmy tutaj zamek. Zamek, surowce na rynek, reforma budżetu, fabryki cywilne, rafinerie, może sanacja prawicowa, zobaczmy tutaj jak to wygląda, modernizacja armii, program modernizacji lotnictwa, trzecia Europa, Międzymorze. A pójdźmy w sanację prawicową, czy tutaj też mogę stworzyć, a nie, tutaj też mogę stworzyć Międzymorze. Też anuluję. Ajdź, każdą drogą mogę stworzyć Międzymorze. Reforma budżetu, tempo budowy rafinerii cywilnych, ale to jest gówno warte w sumie. To też. Zewaluj złotego, też. Czy lewicowa, czy prawicowa? Mnie kusi osobiście, żeby pójść w prawicę, ale widzę, że lewica ma tutaj fajne na wyposażenie piechoty koszt. A pójdźmy w lewicę, tak? Piłsudski był lewicowcem, to trzeba akurat powiedzieć głośno i nikt tego się niech nie wstydzi, ten narodowiec czy coś, że Piłsudski był lewicowcem i pójdźmy po prostu w sanację lewicową. Dworzec główny Warszawa. Efekty w przypadku braku wykonania w ciągu tyle. Po ukończeniu. Dodaj miejsca budowlane 2, siła polityczna 100. Hiszpańska wojna domowa się rozpoczęła. Czy żeby dworzec główny Warszawa zrobi to? Ja muszę zrobić to za pomocą celów narodowych. Zapewne tak. Powiększenie polskiego szybu, szukanie kompromisu z ZSRR, kompromisu z Niemcami, to albo ten dworzec główny byłby tą stroną, albo może tu? Nie, to jest chyba bardziej wojenny. Modernizacja zakładów w Strachowice. Na razie pójdziemy w polityczne tutaj drzewko, zobaczymy później jak to będzie. Kogo tutaj mogę tak za mniejszy koszt? Zmęczenie armii, przyrost doświadczenia, przyrost siły politycznej o 10%. Szybkość okopania się, Dąbkowski. Zobaczymy jeszcze, na pewno pójdę w piechotę, to jest stuwa praktycznie, pewne. Okopanie się, to zobaczymy ewentualnie, atak sił specjalnych. Pomyślę. O, Witold Pilecki. Sorry Pilecki, ale partyzantów... Nie mam zamiaru, żeby w ogóle partyzanci byli konieczni do działania. Liczę, że poradzę sobie bez partyzantów i bez tutaj jakichś innych spraw. W ogóle kamerka jest odświętnie jak coś, nie będzie kamerka zapewne zawsze. Będzie prawdopodobnie dzisiaj, czyli przez te 3 odcinki, które się pojawią. A czy będę przez wszystkie 3 odcinki w garniturku? Zobaczymy. Cel narodowy, no to lecimy dalej. Obrona Polski, czy zmienił mi się... Tak, zmienił mi się na Walery Sławek. Polsko-niemiecka umowa handlowa, modele myśliwców, premia do elektroniki, sprzymierzenie się z Kaiserem. A to nie, to by musiał być bez powiązań. Chętnie bym poszedł najbardziej, najchętniej bym poszedł tu i tu, dlatego postaram się sprężyć, 70 dni później jest. No to już troszkę tak sobie poczekam na to. Zobaczmy co tutaj mogę zrobić. Chyba w częściową mobilizację bym poszedł. No chyba, że tutaj zobaczmy kogo możemy wziąć. Wolnomularz? Pierwszy raz w ogóle takie słowo widzę na oczy. Przyrost siły politycznej, moc przerobowa fabryk, liczba maksymalna liczba dywizji ochotniczych plus 1, limit napięcia, umowa Lend-Lease 45, architekt zbrojeniówki, tak dalej, poparcie wojny, stabilizacja, przyrost siły politycznej. W ogóle możecie już pisać, co byście chętnie zobaczyli w kolejnej serii. Ja myślę nad powrotem do Kaiserka, gdyż ten mod mi się podoba, pomimo to, że był wolny jak cholera. Ale jednak był bardzo, bardzo ciekawy. Teraz gierka całkiem szybko leci i myślę, że odcinki będą jakieś tak po 25 minut. Czyli na przykład jeszcze tutaj 10-minutowy odcinek, 10 minut jeszcze nagramy. Pomyślcie, jak wy o tym sądzicie? Jedni piszą, że 35 minut odcinka to już jest za długo, inni piszą, że 25 minut jest w sam raz albo jest za krótko i po prostu wszystkim się nie dogodzi, dlatego możecie pisać swoje tutaj propozycje i tym podobne. Mam zero doświadczenia na razie, ja nie trenuję tej armii, coś mnie chyba pogięło. Zróbmy tak, zobaczmy właśnie szablony. Czy wszystkie szablony piechoty
Nie spojrzałem, czy tutaj są wszystkie. Artyleria zwykła. Prawda, jest przeciwlotnicze wsparcie, ale mają artylerię liniową. I tutaj są czołgi z konnicą. Pułk artylerii zmotoryzowanej. A po pierwsze, ten pułk artylerii zmotoryzowanej bym chyba zmienił najprędzej na... chyba na brygadę kawalerii. Dlatego... ktoś powie, że to jest idiotyczny pomysł, ale ja po prostu nie jestem Niemcami i nie mogę sobie pozwolić na to, żeby to była jakaś niesamowita jakościowa armia. Natomiast myślę, a czekaj, czy każdy tutaj, taka piechota, czy macie artylerię w sobie? Tak, ale tutaj widzę, że także jest artyleria francuska. Coś ciekawe w ogóle, aż takim przyjemnym smaczkiem, że Polska co nie produkowała wiele sprzętu wojskowego i dużo to jakby odkupywała od innych państw. Przygotowania do następnej wojny. Chętnie bym po prostu poszedł do rozwinięcia armii. Tempo budowy bunkrów przybrzeżnych, obrony przeciwlotniczej. Kurczę, liczyłem, że tutaj będzie jeszcze tempo budowy fabryk wojskowych, ale nie ma niestety. No to pójdę chociaż do rozwinięcia armii i zajmę się już ekonomią wtedy, więc zapewne ekonomia pójdzie w kolejnym odcinku. Który mnie kandydat kosztuje 50? Niecałe. Cichy pracuj, stara gwardia. Czy tutaj zależy od, nie, ruch endencji, to zależy jakie cele narodowe pójdziemy. Popularność, że poparcie. Czy się opłaca? Chyba tak. Chyba się opłaca. Zamień 3 wirnikowa maszyna Enigma na ulepszoną Enigmę. Zmiana, szyfrowanie 0,25. Okej. Okay. Możliwe, że następne komentarze nie odpowiem wam od razu w kolejnym odcinku. Liczę, że odpowiem na nie jak najszybciej, ewentualnie po prostu odpiszę na nie. A z tego powodu, że po prostu muszę się pospieszyć, żeby przed powrotem na studia nagrać te odcinki na zapas, jeżeli byście chcieli po prostu je oglądać. Zobaczymy oczywiście, jak będzie wyglądać ten powrót na YouTube. Osobiście sam również planuję powrócić na drugi kanał, czyli Repus Kozak. Jak coś, kanał od streamu został skasowany z tego też powodu, gdyż zauważyłem, że mi się kompletnie osobiście, ja osobiście nie lubię streamować, dlatego skasowałem drugi kanał od streamów. Możliwe, że jakieś streamy się pojawią, ale to już bardzo rzadko, na tyle rzadko, że kanał nie będzie potrzebny. A myślałem nad powrotem na Repusa Kozaka, do kanału z FIFO. I właśnie miałem taki dylemat, ponieważ ja chciałem rozwinąć kanał już nie tylko o kwestie o gry strategiczne i tak dalej, tylko chciałem jeszcze dołożyć dodatkowe gry, różne. Jakby chociażby takie... Osobiście sobie tak przeszedłem sam dla siebie GTA San Andreas i jakiego kaca miałem, jak skończyłem tą grę. Tak siedziałem, kurde, już... Od Wiedźmina, znaczy przy Wiedźminie miałem większego kaca, ale... Śmiertelna katastrofa lotnicza na Morzu Bałtyckim. Samoloty zginęły często byłego przewodniczącego Ligi Morskiej i Kolonialnej, generała Gustawa Orlicz-Dreschera na... Okej. Okay. Widzę, że to jest trochę błędów, ponieważ przewodniczącego Liga Morska i Kolonialna to raz, a druga podgrzebowa. No chyba, że to był jakiś specjalny zamiar, albo że kiedyś tak pisano. No i... właśnie miałem takiego kaca po tym San Andreas i myślałem po prostu nad wprowadzeniem... A sorry, jak się nie patrzę na kamerkę, kamerka jest trochę za wysoko i może, może wyglądać, że ja patrzę trochę w dół albo nawet na bok, z tego też powodu, że... Tu jest kamerka i mniej więcej tu mam środek ekranu z grą. Mam tak to ustawionego, ponieważ nie jestem w stanie trochę inaczej ustawić monitorów, a dlatego może wyglądać, że patrzę się po prostu w złym kierunku, albo patrzę się w bok i to leci trochę inaczej. I to może dziwnie wyglądać. No i miałem właśnie takiego kaca po tym San Andreas i żałowałem, że tego nie nagrałem, bo to rzeczywiście było bardzo, bardzo dobre. Mam 100 siły dowodzenia. Czy mógłbym jakieś skillsy rozwinąć? Improwizacja ekspert, premia poruszania się na lądzie, prowizoryczne mosty. Partyzan prędzej by się przydał. No w sumie jak możesz dwa rozwinąć, to czemu nie? Mam tutaj punkciki i to jest dla nich, ale może bym coś innego rozwinął.
Właśnie, zapomniałem szkolić dywizję. Troszkę już tutaj wypadłem z formy, muszę przyznać. Dyszkę na razie dam. No i właśnie, myślę z zaczęciem nagrywania innych gier. I nie ukrywam, że niektóre gry mogły być takie, które są uważane obecnie za po prostu rakowe na YouTube, ale to po prostu dlatego, że mi się podobają. Spokojnie, nie chodzi mi o Fortnite'a, ale myślałem o GTA 5, a właśnie o powrocie do FIFA. Ogólnie jak się ostatnio wczułem w jedną gierę, Football Manager 2019 wyszedł na początku kwietnia, listopada, i jak go tylko kupiłem, to nie mogłem go odpalić, ponieważ nie miałem kompa przy sobie, ale sobie zrobiłem screena kodu. Przyjechałem tam, jak miałem komputer w koszalinie. Przyjechałem, zostawiłem go. Przyjechałem, wziąłem telefon i wpisałem kod. Pobrałem grę. I w 3 dni wyrobiłem 24 godziny grania w to. A nie, w sumie w 4 dni wyrobiłem 32, więc w sumie na dzień wychodziło mi 8 godzin grania w tą grę. Tak mnie to wciągnęło. A wciągnęło mnie na tyle, że później zacząłem tym żygać. Miałem tego już dosyć. A dlatego w sumie... Miałem na twarzy, przełączam się na coś innego. Poparcie wojny, stabilizacja, przyrost siły politycznej. Albo to. Jan Piłsudski, nie mogę na Piłsudskiego, bo punktów nie mam. No jak wspominałem, może się pojawić coś innego. Więc nie wiem właśnie na którym kanale byłoby lepiej. Czy możemy tutaj zostawić tę strategię i na drugi kanał przenieść się na inne gry. Albo ewentualnie zaryzykować i pomieszać tutaj wszystko. Bo w ogóle jak Kałach raz do mnie pisał, nie wiem, to było z pół roku temu, i był wtedy, no jakby to powiedzieć, nie w pełni, no po prostu był nie w normalnym stanie, o tak to powiem. Więc zaczął do mnie pisać na zasadzie, że ej, w sumie nie wiem co robić dalej z kanałem, mam tego dosyć, nie chcę mi się tego robić. Takie typu rzeczy, a w sumie czekajcie, czy bym tutaj kawalerię ustawił, a tutaj go pana bym przypisał tutaj w sumie. No i właśnie takie typu tematy poszły i na przykład rzucił coś takiego, że... w sumie zaraz tutaj... Zaraz zrobię w sumie koniec odcinka, więc tutaj zastanawiam się co wziąć kolejne. Poszedł na przykład temat, że czy nie skasować wszystkich filmów z kanału, że widział jakiś ziomek kiedyś tak zrobił, że skasował wszystkie filmy z kanału. Zaczął rzucać inne, takie typowe Fortnite i tak dalej, GTA. I rzeczywiście na początku było trudno, ale się na tym wybił. No i to był ciekawy temat, ale ja to wziąłem. Ja to wziąłem tak, hehe, Beka XD, fajnie rzeczywiście, ale jak sam się jakiś raz podpiłem, to też myślałem, czy tego nie zrobić. I byłem gotów po prostu wziąć telefon i zacząć kasować to wszystko. Więc zobaczymy, czy też taki plan może kiedyś się pojawi. Myślałem równocześnie nad powrotem jednej z dwóch serii. Pierwsza seria to byłaby topka. Jednak będzie jeszcze osobny odcinek informacyjny o tym wszystkim. Myślałem nad topką, nad powrotem topki. Oraz myślałem nad powrotem roleplayowania w CK2. Ale na razie by to było na tyle. Do zobaczenia już za parę godzin pewnie, bo to jest pierwszy z trzech odcinków dzisiaj. Do zobaczenia, cześć, pa.